ten sam czynnik roboczy, te same parametry są podawane i na grzejniki, i na podłogę. Mimo wakacji, nowo wybudowane warsztaty przy zespole szkół i placówek kształcenia zawodowego w Bielawie tętnią życiem. Nowe kwalifikacje zdobywają tam osoby, które uczestniczą w kursie organizowanym przez Urząd Pracy. No można powiedzieć, że kurs, którym obecnie gościmy, uruchomił działania edukacyjne w inkubatorze efektywności energetycznej. W zasadzie można powiedzieć nawet takie niespodziewane, bo planowaliśmy uruchomić te działania edukacyjne z 1 września, z początkiem roku szkolnego. No ale teraz podczas wakacji też dzieje się, jest to kurs dla dorosłych. Panowie skierowani przez Powiatowy Urząd Pracy z Dzierżoniowa uczestniczą tutaj w kursie, w którym to uczą się technik z zakresu instalacji, sieci, ale także urządzeń energetyki odnawialnej. I między innymi właśnie jest okazja, żeby te zajęcia właśnie odbywały się u nas tutaj w tym inkubatorze, gdzie warunki, tak jak widać, są o wiele lepsze jak do tej pory, bo nie ukrywam, my te zajęcia prowadzimy od wielu lat, natomiast teraz hala pozwala na dużo, dużo więcej. Tutaj mamy zaimprowizowane warunki prawdziwej budowy, czyli można powiedzieć, że te zajęcia zostały przeniesione z jakiegoś tam budynku, w którym trwa budowa, do hali. Stoją tutaj konstrukcje ścian, można jeszcze niewykończonych domów, konstrukcje dachów i w tych konstrukcjach się ci panowie mogą poruszać, zarówno montując wewnętrzne, jak i też zewnętrzne instalacje, na przykład kolektory słoneczne, fotowoltaikę, rekuperację. I poznając te wszystkie instalacje, można powiedzieć, od strony bardzo praktycznej, dokładnie montując, składając wszystkie urządzenia własnoręcznie. Pierwsi kursanci właśnie szkolą się w montażu instalacji sanitarnych, gazowych, grzewczych, wentylacji oraz systemów energii odnawialnej. Zajęcia finansowane są przez Urząd Pracy. Tutaj te zajęcia to nie tylko teoria, to w zasadzie jeżeli jakiekolwiek zajęcia mówimy jako teorii, to taka bardzo praktyczna, czyli ciągle to, co na warsztacie, to zdobywanie umiejętności praktycznych, ale też przecież to jest kosztorysowanie, to jest planowanie, to jest wykonywanie obmiarów, czyli pracownik jak idzie do pracy, to musi wiedzieć, co ma wykonać, czyli elementy takie projektowania. Ci panowie w tych wszystkich dziedzinach tutaj montażu tego się uczą. I właśnie dzięki temu, że możemy korzystać też z pomocy tutaj zaprzyjaźnionych firm, tu szczególnie pan Mirosław Socha, gdzie współpracuje z wieloma osobami, których także polecił, które tutaj prowadzą zajęcia i to są tak po prostu uzupełniane zajęcia prowadzone przez naszych nauczycieli, jak również przez pracowników firm, które tym się parają. To są zajęcia dla osób, które przekwalifikują się albo zmieniają zawód, albo po prostu chcą się wydoskonalić w tym zawodzie, który już znają. Chcą zdobyć nowe kompetencje i doświadczenia, nauczyć się praktycznych realizacji. I te zajęcia głównie opierają się właśnie o taką stronę praktyczną, warsztatową, która jest realizowana między innymi na tym obiekcie, ale także w innych miejscach tej placówki. Daje im to doświadczenie montażu konkretnych instalacji. Na przykład tutaj widzimy instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, przygotowaną na modelach domów, gdzie panowie od początku do końca, od zaplanowania instalacji, przeliczenia średnic przewodów, doboru materiału, specyfikacji, można powiedzieć zakupu tych materiałów, poprzez montaż wszystkich urządzeń, instalacji, wykonali takie dwie poglądowe instalacje przygotowane do rekuperacji czy odzysku ciepła w budynkach niskoenergetycznych, w domach pasywnych. Innowacyjna baza dydaktyczna będzie służyła nie tylko młodzieży, ale również osobom dorosłym, uczestnikom kursów kwalifikacyjnych i innych form doskonalenia zawodowego. No, grupa jest bardzo, bardzo ciekawa, bo to są 10 mężczyzn w wieku, można powiedzieć, już takim średnim, którym wchodzą na rynek, właśnie są na tym rynku już od jakiegoś czasu, może szukają właśnie jakichś dalszych rozwoju w swoim życiu zawodowym. Bardzo zaangażowani są w zajęcia, rzeczywiście chętnie wykonują wszystkie te prace. Mają sporo własnego doświadczenia, to nieraz wymaga tylko uporządkowania ta ich wiedza, usystematyzowania i przełożenia na takie konkretne już, można powiedzieć, podłoże związane z rzeczywistym przeliczaniem, wyliczaniem tych efektów, uzysków, ale też i umiejętnościami praktycznymi, których tutaj nabywają i pogłębiają te umiejętności. Szkolenie jest ogólnie przewidziane na 400 godzin.
W tej chwili trwa to już w zasadzie w ostatni miesiąc, czerwiec, lipiec i kończymy w sierpniu to szkolenie. Także panowie już są w tej chwili dość mocno zaawansowani w wiedzy i w umiejętnościach, jakie tutaj nabyli. Na pewno oczywiście dostaną certyfikat. Oprócz tego tak, zdecydowanie też dostają, będą przeszkoleni i zdadzą egzaminy tak zwane SEPOS-kie, czyli uprawnienia na instalacje elektryczne, gazowe i grzewcze. Przynajmniej w tej wersji eksploatacyjnej, jaką tutaj potrzebują, żeby później wykonywać ten zawód. Ja, ponieważ zajmuję się zawodowo tymi wszystkimi instalacjami od wielu lat, no po prostu staram się dzielić z nimi taką swoją wiedzą bardzo praktyczną. Również teoria w tym wszystkim jest bardzo potrzebna, ale głównie stawiamy tutaj akcent na umiejętności praktyczne, na kompetencje, na to, żeby potrafili w tych instalacjach wykonywać je w sposób rzetelny i w sposób jak najbardziej dający efekt, przynoszący efekt użytkownikowi. W inkubatorze technologicznym znajdują się stanowiska do praktycznej nauki zawodu dla techników budownictwa oraz techników urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. W zasadzie hala od początku dedykowana jest dla dwóch zawodów. Priorytetowym zawodem jest technik budownictwa i tutaj szereg stanowisk, które dotyczą kształcenia umiejętności w zakresie właśnie tego budownictwa niskoenergetycznego, w szczególności budownictwa pasywnego, gdzie tam jest wiele, wiele takich nowinek technologicznych, ale pozwalających oszczędzać energię i to są nowe technologie. I uczniowie będą tego się tutaj uczyć na tych właśnie stanowiskach. Drugim zawodem jest technik urządzeń i systemów energetycznych odnawialnej. No i tutaj także przecież wiadomo, że budownictwo bez instalacji nie może funkcjonować. Ten zawód reprezentuje wszystkie instalacje, ale w zasadzie pod kątem oszczędności i tutaj możemy mówić o wykorzystaniu natury właśnie poprzez pompy ciepła, poprzez kolektory słoneczne, moduły fotowoltaiczne i sprzężenie właśnie tych dwóch zawodów powoduje, stwarza warunki do tego, że możemy powiedzieć, że komplementarnie ujęliśmy budownictwo niskoenergetyczne, czyli oszczędzanie energii na poziomie technika budownictwa, jak również korzystanie z sił natury, z energii natury w zawodzie technika urządzeń systemów energetyki odnawialnej. Nieużytkowany przez wiele lat budynek hali tkackiej został przebudowany przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, dzięki czemu sam będzie zużywał prawie zero energii. Inwestycje o wartości 2 milionów złotych zrealizował powiat dzierżoniowski. Wsparło ją również miasto Bielawa kwotą 500 tysięcy złotych, pozyskaną na ten cel z niemieckiej Fundacji Ochrony Środowiska DBU.